Cześć, moi drodzy. Dzisiaj taki format troszkę y, jak sprzed wojny, to znaczy nagranie takie kamerkowo-komputerowe. Chciałem się trochę wywiązać z tej mojej obietnicy. A propos vlogowania, jak aparat wróci z naprawy. Jak widzicie, aparat jest, tylko tak: ten aparat się wyładował. E, drugi aparat się wyładował w trakcie nagrywania. Także to jest moje trzecie podejście do tego nagrywania, i w końcu kończymy na kamerce komputerowej. Także, jeszcze w jakości takiej, no nie złej, ale do jakże chodzi o nagrywanie vlogów, to średniej. Yy, no i obiecałem, że coś więcej będzie takiego, jak będę już miał taką możliwość. No, to mimo tego, że aparaty się porozładowywały, to chciałem coś trochę pogadać. Yy, też a propos vlogowania, kamer, i tak dalej, to zrobiłem taką tam zbiórkę na streamie. Skromną, jakby ktoś się chciał dociepnąć do Samsunga S9, to zapraszam. Wtedy już będę mógł nagrywać te, te głupoty wszędzie, w każdym miejscu. Fajne zdjęcia na Insta wrzucać, bo mój telefon jest super, ale zdjęcia wychodzą z niego kupowate. Yy, I zrobimy taki trochę tak, jak to spodobała mi się ta forma, jak robił świętej pamięci pan Paweł Zarzeczny. On robił przegląd prasy. Ja. Takich trochę info. E, ogólnie, puśćcie sobie muzykę w tle, jaką tam chcecie, bo ja jakąś wrzucę. Fajną to YouTube na pewno za to mnie zbanuje albo mi ten film totalnie zdemonetyzuje. Nie to, żebym coś za niego w ogóle miał zarobić, bo zarobię pewnie za niego. E, nie wiem, czy na paczkę maczug nawet. Nie wiem, czy pamiętacie, co to były maczugi. Maczugi to były takie dobre. Yy, dobre chrupki w takich podłużnych paczkach, na przykład były o smaku keczupu na pewno i chyba były majonezowe też, na pewno jedliście je w szkole. To dziś tak właśnie przypadało na, na ten czas, jak ja chodziłem do szkoły gimnazjalnej. No, coś takiego. Yy, także no, o czym możemy w ten piękny wieczór yy, środowy porozmawiać. Tak na marginesie naprawa aparatu kosztowała mnie 400 stówy, ja za niego dałem koło 8. to jest Sony NEX 3 n On był już dość sporo używany, ale mimo wszystko myślę, że warto, a on tak mi spadł niefortunnie, że dosłownie z parapetu, nie wiem, 60-70 cm prosto na obiektyw i, i wszystko w tym obiektywie się rozdupczyło. No i za 400 wydałem to do naprawy, bo jednak warto aparat mieć. Słuchajcie, pierwsza sprawa, PGA, już w najbliższy weekend, od piątku do niedzieli, od 12 do 14, ja tam będę oczywiście, e, szczególnie że w piątek ma być pierwszy raz taka impreza, która będzie się nazywała Twitch Mixer Polska. Nie wiem dokładnie na czym to będzie polegało. Ma być jakaś prezentacja, ma być też dobre jedzonko, ma być też dobre jakieś, prawda, yy, picie. I obiecana mi sam została bluza Twitcha, także no to no, oczywiście, że pojadę. Nawet jakby było tylko jedzonko i picie, to się tam wybiorę. Yy, nie będzie mnie w żadnym konkretnym miejscu w sensie nie jestem przypisany do żadnego stanowiska. Miałem coś tam robić na Mediamarkcie, ale nikt mi tego nie potwierdził, czyli chyba raczej nie. Będę za to streamował, bo będzie taki jeden wydzielony, jedne wydzielone miejsce, będą takie boksy streamerskie z Twitcha i ja bodaj w niedzielę, jakoś 13.45 czy coś takiego, przez godzinę czy tam godzinę z hakiem będę grał sobie. Stwierdziłem, że pogram w Hunta, no to jest Hunt Showdown, to jest dalej taka niszowa dość gra, a ja tam ostatnio trochę w nią grałem, nie, oczywiście nie idzie mi jakoś super, a w zasadzie to w ogóle dobrze, ale jest to przynajmniej coś innego od tego, co przeważnie także to sobie tam pogram, to będzie leciało pewnie na głównym kanale Twitcha. Hmm, gdzie mnie, jeżeli chodzi o, jeżeli by ktoś chciał mnie spotkać, na przykład przekazać mi coś, do czego bardzo zachęcam, to nie ma się czym krępować. W ogóle jakaś flaszeczka, czy jakaś kopertka, hmm, jakieś wino domowej roboty, piwko, jakiś biżuteria, czy ktoś coś takiego by chciał, to oczywiście można jak najbardziej. I, ja, i nie ma się co wstydzić. Ja wszystko takiego bardzo chętnie przyjmę. Eee... I na pewno gdzieś tam, w któryś dzień, myślę, że w sobotę, gdzieś wrzucę jakąś fotkę na Instagrama, na Facebooka, gdzie będzie można mnie znaleźć. Także, także do obserwowania tych mediów yy, zapraszam. Szczególnie do. No w sumie do wszystkiego szczególnie na Instagramie, tam się staram coś fajnego zatostować co jakiś czas. A na Facebooku dalej znikają nam wszystkim polubienia jakąś cukrobregową metodą, nie wiadomo jak. Także jeszcze jakby ktoś tego Facebooka nie śledził, to warto mimo wszystko, bo ja tam na przykład wrzucam info choćby o tym, że film na YouTube jakiś wjechał, bo to wiadomo, też nie zawsze powiadamia, albo że... Eee, na przykład yy, no, że stream jest i tego jakieś konkursy i tak dalej, także to mimo wszystko warto. Do wszystkiego macie tutaj pod spodem oczywiście linki. I z takiego przeglądu prasy to co mamy? Hellblade Soniła Sacrifice doczeka się yy, pidełkowego wydania na konsolach. Hellblade Seniła Sacrifice historia yy, Inspirowana, że tak powiem, w przeżyciami ludzi chorych na schizofrenię i tego typu choroby, wszystko to wplecione w świat tej Seniui, czyli celtyckiej wojowniczki, w świecie takiej mitologii skandynawskiej. Bardzo wyjątkowa gra, bardzo taka świeża, nowa, nie szablonowa, znaczy nowa pod względem, że taka, właśnie coś innego. Ja grałem z wielką przyjemnością. Jeżeli ktoś nie próbował, to chyba nie jest jakaś super droga, na pewno warto jest się nad tym. Pochylić. I teraz tak. Yy, ujawniły się ujawnili twórcy Wiedźmina Netflixowego, kto będzie kogo grał. Moi drodzy, już wiemy, że Henry Cavill zagra jako yy, Wiedźmin Geralt, Jodie yy, May, nie wiem czy wam coś to mówi, zagra jako yy, Królowa Kalante, to taka blada ruda pani, Björn Hlynur Haraldsson, czyli to jest pan na pewno jakiegoś skandynawskiego pochodzenia. Czy jakiś Islandczyk, może jest? Czy. Tak, Islandczyk, tak dobrze skojarzyłem po, 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 po imieniu i nazwisku. Ten pan to jest Islandczyk. Yy, on zagra, moi drodzy. Yy, nie wiem, jak to ładnie wymówić. Ejsta. Ejsta. Turseka. Tu i tu i. ejsta. Ejsta. No wiecie w każdym razie o kogo chodzi. Um, Adam Levi jako, jako myszowór, to akurat bardzo pasująca do tego, wydaje mi się, postać. E, pani Maj Anna Buring jako Tisaya. Powiem Wam szczerze, Tisaya de Vries. Musiałbym sobie wygooglować, kim to Tisaya. Tisaya de Vries. Bardzo jakoś słabo zapamiętałem tą postać. Chyba nie była jakoś super e, tam istotna, albo to też jest kwestia może mojej pamięci. No i tutaj absolutnie miażdżący wybór dosłownie, czyli Mimi Nidweni, Nidweni jako fringilla. Jeżeli sobie wpiszecie to imię i nazwisko Mimi Ndi, przepraszam, to jest takie afrykańskie. <laughs> Ciekawe. Ndiweni, Ndiweni, Ndiweni. Ja to sobie tu zaraz też wygoogluję. Ndi, Ndiweni. Google poprawia mi to na... na gniewni. Mimi Ndiveni. No, można tą panią znaleźć. No, jeżeli ktoś pamięta, jeżeli ktoś sobie tworzył w głowie jakiś obraz czarodziejki Kalante, albo grał w grę, to tutaj propozycja y, twórców tego serialu, myślę, będzie zaskakująca do was, ale to już sobie sami sprawdźcie. Ja się na tym rozwodził nie będę, bo to wiadomo, po co mi kolejne oskarżenia o rasizm, czepianie się i tak dalej. Pani Terika Wilson-Reed jako Sabrina i Mili Brady jako Rentry. To są w ogóle jakieś wie wiedźmowe nazwiska, których ja szczerze mówiąc za bardzo w ogóle nie kojarzę. No, pozostawiam wam tu pole do popisu, co wy sądzicie o tym castingu, według mnie, no... Z wiadomo, zobaczymy jak one będą wyglądały po charakteryzacji i tak dalej, nie? Żeby tutaj nikt nie powiedział, że ja się czepiam, a jeszcze nic nie wiadomo. Yy, no, w każdym razie ja mam pewnego rodzaju obawy, jeżeli to można nazwać obawami, że te wybory pod te postacie są takie, no... Delikatnie kontrowersyjne według mnie, z czego jestem i tak zaskoczony, że jest tylko jedna czarna aktorka wśród tych postaci. Ale nie zapominajmy, że brakuje tu jeszcze Tris, że brakuje tu jeszcze Jaskra, y, Emira, Van Emreysa. Nie wiem, kogo tam jeszcze mają zamiar umieścić, ale jeszcze kupy ważnych postaci. Także to dopiero y, zobaczymy. Także tu zostawiam pole do popisu do waszej dyskusji. Co wy o tym sądzicie? Sobie to na pewno już obejrzeliście na Twitterze tą informację. Call of Duty Black Ops 4. Finalne wymagania obniżone względem tego, co było w becie. Na ultra detalach będzie wymagał od nas i7 8700K. A, ale to są wymagania do rozdzielczości 4K, 16 GB u i GeForce 1080 Ti. Kartę spełniam, RAM spełniam, nie spełniam. procka. Bardzo, bardzo wymagający sprzęt, no, ale to chodzi o 60 klatek w rozdzielczości 4K. Czyli. Myślę że, raczej, myślę, że raczej niewielu z nas będzie próbowało w to grać w, takiej, w, takim, w takich rozdzielczościach. O, nie mówię, że nikt na pewno. Są tam pośród Was ludzie, którzy takim sprzętem dysponują. Niemniej jednak ja na przykład nie. Jeżeli chodzi o monitory wysokiej częstotliwości odświeżania, czyli chyba na przykład jak ja 144 Hz, to jest ten sam proces, tyle samo RAMu, ale karta 1080 bez TI. No nadal wysoko, zobaczymy. Ja jestem tym Call of Duty zainteresowany yy, z kuli, jak to się mówi po śląsku, albo śkisz z tego, albo z kuli tego, że ten tryb Battle Royale okazał się bardzo fajny. A do tego jeszcze jest tryb zombie, który zawsze jest tam, który zawsze jest spoko, jest fajną taką odskocznią, także myślę, że będziemy to przynajmniej, ten tryb, tradycyjne tryby multiplayerowe mnie nie interesują w zasadzie totalnie, ale dajmy temu... Szanse. Green hell już na plusie. Koszty produkcji i marketingu zwróciły się w ciągu 6 tygodni. Ta gra nie wciągnęła mi jakoś totalnie. Assassin's Creed. Przejście jednego rogu mapy z jednego rogu mapy do drugiego zajmuje 2,5 godziny. Ja ogrywam sobie teraz pomału Assassina na streamach. Bardzo fajna, wciągająca gra. Świeża taka też, nowa. Pomimo, że z Assassinami jako takimi ma już bardzo niewiele wspólnego, to gra jest fajna. To jest mój pierwszy assassin po Assassinie trójce. I gra się naprawdę bardzo przyjemnie. Też nadciąga do nas Assassin's Creed trzecia część remaster. Z gęstszymi tłumami, usprawnieniami typu lepszy model oświetlenia, nowe modele postaci, wyższe rozdzielczości tekstur i tak dalej. Eee, także jak kto chce, ja na pewno grać nie będę, według mnie to jest chyba najnudniejsza część Assassina. Pokémon ze stworkami z czwartej generacji. No moja przygoda z Pokémonami już się zakończyła jakoś już odeszła mi ochota do grania w Pokémony, ale tak właśnie się domyślałem, że yy, tak to właśnie z tymi Pokémonami będzie, że to ten szał wrócił do mnie tylko na chwilę. A Call of Duty jeszcze wracając nie, nie ruszy bez premierowego patcha ważącego 50 giga. No i co jeszcze z takich ważnych rzeczy wyszedł teaser nowej mapy do Hunta Showdown ja to śledzę, bo ta gra mi się podoba. Fajnie, też jakby dodali nowych bossów, i tak dalej. Bo w sumie bardziej liczę na nowych bossów niż nową mapę. Ale dobre i to, i co. I to by w sumie było na tyle, żeby wszystkiego, prawda, nie mówić w jednym materiale, bo nikt nie lubi mat długich przepraszam, materiałów. A oprócz tego strasznie mi się chce siku, bo wypiję się bardzo dużo wody. Ale pijcie wodę, bo jest bardzo zdrowa, zapobiega zawałom, poprawia cerę i w ogóle człowiek się lepiej yy, czuje. Albo piwko też jest spoko. Yy, I to by było na tyle. Dziękuję Wam za uwagę. Życzę Wam bardzo miłego, przyjemnego wieczoru. Zapraszam oczywiście na streamy na mojego Twitcha, Twitch TV łamane Niklaus na mojego Instagrama, Facebooka, gdzie testuję jakieś fajne zdjęcia i ważne informacje. i no, następne vlogi już w lepszej jakości z aparatów, a też w trochę dalszej perspektywie mam nadzieję, z telefoniku nowego, eleganckiego i tyle. Możecie zostawić jeszcze, jeśli chcecie, łapę w górę, a jeżeli coś powiedziałem nie tak, albo coś wam się nie podobało, to możecie zostawić też w dół. I zapraszam do komentowania, i to by było na tyle. Trzymajcie się ciepło i do usłyszenia, jak to się mówi u nas na Górnym Śląsku. Pyrsk chowcie się ludkowie i. Patrzcie tam jako.